Thank you.
I remember that. I know how. I need that one. Thank you.
Well.
gotta come back. You wanna look at it? You wanna look at it, I'll be. Dobrze. I kiedyś za 3 minuty wróci się tam na obiad. On miał obiad tu. Piłem, piłem i piłem na godzinę na obiad. Łatwo zainstalować te programy. Nie możesz zainstalować, bo administrator zadania. Ale nie jest tu na przykład, nie jest tu powinien być. Znaczy, musisz tam iść zapytać się do tego. Przepraszam? Musisz iść zapytać do biblioteki. Aha. O tutaj nie zań na... Wiesz, akcesoria nie jest Windows Movie Maker, nigdzie. Gdzie nie znalazłem. Ale żadnego programu za chwilę za szanę wycenę. Widzisz, to 20-30% za sprzedaż tych zdjęć, to commission. Zobacz to, widzisz?
sobie sprawdźmy na tym Lodzu. Ok, 15%. Si, Amazon, 15%. Amazon nie nic, tylko jest nie to strach. Mniejsze. No, 10-20. Między jest 15. Znowu się spotkamy. Znowu kawałek. No. Jeszcze masz kawałek więcej. Jeszcze bardziej kawałek, tak. Ty nie jesteś Bokończykiem już. Ty jesteś Amerykaninem. Ja Amerykanin? Tak, bo ty nie pijesz kawałek. Ja piję dużo kawałek. Ale rozumiem, dzisiaj nie pijesz. Nie. To są jakieś, nie wiem, duchowe albo materialne swoje problemy. Tu jest jednika. Zielony sad? No. Masz może jakieś swoje rozterki, to jest rozterki, problem, które nie wnikam, które ja nie wnikam. Ja problemu nie mam. To się cieszę. Jak masz pracę, to masz job, to masz pewnie urządzić. No, job może znaleźć. Zawsze muszę znaleźć job. Wszędzie, w Łodzi z tobą dobrą liczbę, no ona przyszła dużo. Uśmiechnij się trochę, smile, American smile. Let's go. Smile. Ty jesteś taki. Yeah, but you don't know if I'm not smiling. To ty się śmiejesz. Zobacz, zobacz. Znasz do tego pana tu? Którego? Znasz tego? Którego? Gor. Znasz go? No znam. No, on się za dużo śmiechał. Aha, no dobrze. A co się zajmować taką grafiką komputerową, animacją? Nie. Nie mam. Aha, od niego masz mieć pieniądze. On ci da, nie bój. Ale on był dobry, ta kreskówka była dobra na ten czas. A napisz sobie Nupa Gadni. Znasz tą kreskówkę? Zajac i wołk. Nie lubisz lesen. Masz jakieś pracę tam? Nie, biznes. Gdzie? Gdzie? Ta pan tu jest. Ten pan, dzisiaj go nie ma w sobie. Aha, dzisiaj go nie ma tego. A ci mówię, że telefon, nie ma problemu. Nie. Ja nie wiem. No ale co byście mogli zaoferować jako kupców ze Słowenii czy z Serbii? Bo muszą być to drogie obrazy, bo on sprzedaje tutaj cudzoziemcom, nie Polakom, które dalej te obrazy. Nie,
Ja wiem, jestem zainteresowany. Kupnem obrazu? Tak, tak. Ja jestem zainteresowany za coś innego. Dobra, proszę. Widzisz, ja mam tu swój sajt. Aha. Ja no, tak mówiłem, że jesteś blogerem, no? Coś podobnego. Some kind. Ale piszę przeciwko Putinowi, wszystko tam powiem. A co utrzymujesz, hebrajstwo? Szczerze? Judaizm utrzymujesz? Czy jesteś projudaistyczny, czy jesteś prohebrajski, czy jesteś antyputinowski, czy jesteś antytrumpowski? Nie, ja tylko chciałbym być normalnie, tak. A to dobrze. No. Gut, tutaj wiem. No. To widzę, że masz benefit. Ludzie jesteś takich i takich. No, różni są. Że jest. No, normalni są normalni, to tylko. Nawet normalni są niezdiagnozowani. Normal people, normal psychic, it's not diagnostic. Because he doesn't know us and crazy. Just like that. I don't know about that. Przetłumacz na to, bo mi się nie chce. Dużo jest normalnych ludzi, co chodzą po Polsce, po Ameryce, po Serbii, po Słowenii itd., po Rosji, którzy myślą, że są normalni, a są niezdiagnozowani. Nie mają diagnostyki psychiatrycznej. Gdyby każdy się leczył psychiatry, to by miał jakąś łatkę, rozumiesz, jakąś diagnozę. Ty może jesteś introwertykiem, bo jesteś taki spokojny, taki, trochę tak, ale nie wiesz, jaki jesteś w rzeczywistości sam. No? Ja nie wiem. No możesz nie wiedzieć. Gdyby jakiś poszedł psycholog, mówię nie psychiatra, psycholog, by ci zrobił psychoanalizę, to byś się dowiedział, jakie masz problemy z charakterem masz. Aha, nikt do tego się nie przyznaje, rozumiesz? Aha. Never. Nigdy się do tego nie przyzna. Ja jestem tylko psychologiem, nie uważam, uczyłem się psychologiem. No. I see. Okej, to jest super gość. On też był crazy, grał takiego wariata. Crazy mana. Tylko, że on jest super utalentowany, jeśli chodzi o taką personą, grę, rolę takiego crazy mana. Dobre filmy grał, przyznaję. Do you analyze these people? Or? If I analyze? Czy ty się zajmujesz analizą? Też, tak. A mnie też analizujesz teraz? Przepraszam? Czy mnie analizujesz? Teraz jak rozmawiam z tobą, czy mnie analizujesz? Ty sam sebe analizujesz. To też dobra odpowiedź. Ja lubię się samoanalizować. To jest prawda. That is true. No. Nothing wrong with that. No. Not wrong. No. It's true. Na przykład on jest introvertyk. On nie lubi dużo mówić. Ja lubię dużo mówić i dlatego się dopełniamy. Ja dużo mówię, on słucha. On jak mówi, ja słucham, ale ja więcej mówię od niego. I on mnie analizuje, jak ja jestem, ja go analizuję, jaki on jest. Rozumiesz? Mhm. No. Od każdego człowieka jest tak. Dialogue and monologue. Just like monologue, only he minds for the listening, he's crazy, but his monologue is not crazy. It's okay, yeah? Yeah, something like that. Ile filozofów, ile psychologów, ile psychiatrów naczytałeś się w życiu? Tak? Ile cię ty naczytałeś? Ile czytałeś książek, books, psychology, philosophy, all you read in your life? Not cyfra, no, tylko ile jako treść, jako znania, jako jedno znanie. Jako information. Prebizitor na ja. Przybliżenie. Co definicja? What would that na srebrskiej czy ty ukażę? Koko knigi za filozofii. Ale co nie rozumiem, jaki to jest standard. Nie, standard, twoja filozofia taka wzięła. Co to jest twoja życie? Moje imię jest filozofia, okej. Okay. Poiskę szosty, kaprosaka szosty od żywota. Co chcesz jeszcze z życia? Na co, siebie. Co potrzebujesz? Ja wiem, ty chcesz kobiety i dziecko, tak? No, i pracę. Job? Chciałby, no. Bo dziecko to jest sens życia. Tu Dominik ma rację, bo ma dziecko. My nie mamy z tego. Ja i ty nie mamy dziecko, on ma dziecko. No to wiesz, to jest tak, że on myśli o dziecku, o żonie, a my myślimy tak, nie o niczym, tylko o job. Mamy biznes, jest job. Your mind, Bob. Dobra.
Po tej całej rozmowie możesz mnie nie lubić, ma to w dupie, okej? Okay? Nie, za co mogę to okej, okay, bo jestem, ja jestem szczera aż do bólu, rozumiesz? Mogę wszystko wypowiedzieć. Lubię szczerych ludzi, okej? Okay? No. Okej, okay, dzięki. Ja nie mam stylu amerykańskiego rozmowy, przykro mi. I doesn't America style of conversation. I doesn't America style of conversation. You have Slovenia. Slovenia Slavic no, style of conversation. The thing is that. Okay? I doesn't like it just like Manipul lies for me. Okay? Sorry, we have a drink. Yeah, I can tell you. Okay, okay, thank you. Good. Good. You doesn't like a drink? No, I like. That's all. Tylko ja, nie wiem, piję. No to dobrze, no dobrze robisz. No. Zdrowa wątroba, dobry żołądek, zdrowy mind. Nie jest okej. Okay. Nie skargam się. Jeszcze. Chwała, 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 brawo. Tomorrow, we go. No? To Sokolniki, no Sokolniki, Łagiewniki, Łagiewniki, Rezerwa, we go to... No może. Na wykopi. And after we go a to jest to wody, this tak? Businessman Europe. Okay? And jest, and ja cię zapoznam. Super. Gdzie to jest Lagierniki? Lagierniki to jest 61 światowy by bus, just like near Zgierzec, near Łódź. Right. Lagierniki Rezerwac. That is all, napisz mu ten. Krasztorze Łagiewnickim. Krasztor. To jest super. Do you know about Krasztor? Monastery. Yeah. Monastery. Tu jest, no? Yeah, yeah. No ja byłem tam. Byłeś, dobra. No to tu jest jeziora, stawy. Okej, okay, super, super. Pochodzimy, do mnie pobiega, albo sobie go robi. 8 godzin muszę spotkać. Może za dzikami będzie biegać, my będziemy tutaj robić co innego. My będziemy chodzić i dawać o twojej filozofii, mojej filozofii życia. I o biznesie. Nie, spacerowanie, tak normalnie. Na spokój, na spokój. Na spokój, tak. Ja lubię się wygadać, jak wypiję, a jak jestem trzeźwy, to nie gadam, okej? Okay? No. Jutro nie będę gadał. Wy będziecie gadać ze mną. Będziesz spacerował, no będziesz miał czas. Nie będę miał czasu na gadanie. Tak. Ale to jest tylko Lagierniki, to niedaleko jest. Ja nie. That is Gierz, and that is Łódź, and that is after this. Oh, this is very close. This, yeah, this is reservoir. Of there is. A za co chcesz tu u Grotniki? Grotniki za daleko. Daleko, yeah. Daleko. Musimy spacerować. I now I don't I don't have a car. I have only scooter. No, motorbike, no. Walking. Only walking. No. Only walking after bus. Nie, ale mi spaceruję. Spacerujemy wolno, tu chciałem, no, wolno. Ligo, get just like this. Ligo, come out, sit or make it sis. Do you like dance? After woman? With woman? Well, I am just interested in one. Oh, very interesting. I'm interested in dancing, but no more than play sex. After dancing. Good for you. Yeah. Oh. Thank you.
do sympatycznego pana. To jest spokój, nie nadaje się. W tej sytuacji co zawsze piję z ludźmi. Kurde, jaki nawalony to jest spokój. To było w polskim wojsku, wiesz? Pół tych żołdaków się nawaliło na jakiejś tam komisji. Jakichś generałów, kapralów, jakichś poprosiłem proszę na tym jako szkolenie rezerwistów takich, wiesz, podstawistów tak jak ja, nawaloni, pijani, jadą tam, gadają sobie na opierdołach, oni dojechali, pojechali do wycelowej jednostki, no i tam generał się przyjmuje, oni też pijani, kurczę, co jakiś niebawiczy, tańce, tańce, i potem mówię, nasze wojsko jest do kitu, tak generał, będziemy walczyć z innymi ludźmi, w froncie to bez sensu. No to nie pierdoli tam chyba za ten z tej biblioteki. Nie kod gubiłem. Ile zrobiłeś dzisiaj? To sobie? Na razie nie. Taki jest hazard. O, Sebastian, you have money? Hazard. Oh, thank you. Sorry, yeah, it's a joke. It's a joke. This is a black joke. Child of humor. A dzisiaj gorąco. Mam gorąco, ja ubrałem. Przydał, dzisiaj się ubrałem. Rano było świetno, kurwa. Ubrałem się jak na mróz. Dzisiaj wychodzę, kurczę, po południu się robię Hotlandii. Ciepło na mnie. Ojciec przy śmierci wysył powiedział. W sumie się powinno jest powołane. Mogłeś iść na księdza albo na adwokata. Nie na wojskowego, na tłumacza, bo za dużo wiadomości. Miał pledłaje w sądzie godziny. Był zamędził tych głupich komunistycznych sędziów i tych prokuratorów. Nie wywalili na koniec. You like musician? Sure. Ok. Coś ci puszczę. Bałkanów, że sobie przypomniał bałkańską muzykę. Ale nie go na biegu. A, ja jestem tak spokojny. Amerykańską może być. Kołan lubisz? Żydów? Kołan? Musician Kołan. Wszystko. Okej, super. Wszystko. Idę piosenko, chłopaki, drogie. Lubię mieć przyjaciół. Teraz się otaczam przyjaciółmi tylko, a nie babami. Lepiej. Nie wiem, czy to do mnie teraz zauważyłem. No, lepiej. Wolę mieć facetów, kolegów, niż kobiety, koleżanki. Jak wygląda? Nie no, okej. Okay. Zabij, ale nie patrzę, co tu robiłam. Bigoni. Pamiętam, jak ciebie zapoznałem, to byłeś z pikiem. Kurczę, trzymałeś. Ja tak, ja wszędzie nie wiem. Powiedziałem, że wiesz, głupoty się w głowie w człowieku nie tworzą. Oglądałeś taki film oprócz Kleru, tam co było tajemnica wiary, złote i dolary, coś było coś takiego. No słuchaj, było ten o tym alkoholizmie, zbuntowany anioł, czy jakiś tam to wyszłaś. Od samego rana wyciął z alkoholem, kończył w niedzielę, żona go zostawiła. Pod aniołem coś tam. O polskim pijaństwie, to wiecie coś. Jak jedziemy na zakup, to co robimy? Pijaństwo praca, do którego się wręci. Ja nie rozumiem na przykład ludzi, którzy w Bułgarii mieszkają, czy w Serbii, czy w Słowenii, czy w Grecji nie piją rakiję albo uzo. Abstynenci, no. Oni tu jak w swoim świecie żyją, zgodzi się z nimi. Nie piją, nic nie robią, całe życie się poświęcają rodzinie, tylko się kochają z tymi żonami, dzieci robią, słuchają tych żon, są absolutnymi pantoflarzami w wszystkich absolutnych kwestiach tego kragozoru. Kobiety mają super, nie mają takich facetów, są idealnie jeszcze innymi. Podporządkować się całkowicie pantoflarzem do całe życie. Ja widzę, że Dominika, który uciekasz od tej kwestii, nie jesteś pantoflarzem. I to mi się w tobie podoba, jesteś męski. Bardzo, to nie uciekłem. No widzisz, no. To jest twoja na reakcja na kobietę. Obronna. Dobra. To jest jedna kobieta, która nie słucha naszego głosu. Przepraszam, moi panie. Za to my takie filozofujemy, takie męskie filozofie, pani tego nie słucha. Jeden ucha nie wpuszcza, drugi nie wpuszcza. Pani się uśmiecha przynajmniej. No, z naszych, moich filozoficznych głupot. Dzisiaj jedna to babka, Ikei, mówi, dam ci Filip Linda. Dałam Linda. Mówi, dobra, proszę.
ile pani to czekolada kosztuje w tym UK? Ja mówię, no, ona mówi 50 zł, bo tam czekolada. No ja tam mam dwoje sobie cukierek, mam zadanie. Teraz się zrobiło Sebastian just like Balkans weather. The sun is shining. No to już może wiesz? Woman. There is hot in this stay. Your krótki rękaw. Proszę bardzo. I też. Czujesz się jak ja to. Ja musiałem skracać rękę, no. Bo ja długi. It's not obvious where Jonathan is here in New York. Yeah, completely. I don't know. Ja myślę, co mam konekcję tam. Jeszcze poznałem jedne pani, co była w New Yorku. I takie, takie. Ja myślę, co może to być. Ale to nie było skoro. To nie było skoro. To nie było skoro. Jak wskazać po serbski, chorwacki, słowiański, o Jezu, o my God. No tak. O Boże. No, o Boże. No to widzisz, jak... Ja jestem ateista, I'm atheist, but I now I'm listening and I'm reading and said, oh my God. Because zamiast o kurwa, o cholera, to mam na to jest kultura na pewno o kurwa, o cholera. Polsce się tak przyjęło. Proszę, my God, your cultural business, don't you study for that? Jews, just like, you know, Christian energy, you can, oh my God, you do it sex, you can, oh my God, and do it after this, oh my God, only oh my God. And when you say, oh shit, or pussy, or fucking shit, this is it's stupid. It's only, you know. Jula. Aha, tak jakby. Elpej. Tak jest. Big magazine. Image. This one is Selgros. Cash and carry. Just a macro. They have a magazine working. Magazine I came out. Okay. Kasa. Kasa, yeah. Okay. Kasa too. And Jula. Jula. Dog. This is Swedish magazine. In Michigan. Postalice z Wolska Polskiego. And Media Markt. You know about computers, and your technical technology with them, and not for the Kasa. Jula. Jula no, a to tu co masz? Sergus Kieszenkiewicz. Ja. To miałem, są dwa, ich tu Sergus, i Widzew, and in
just like IKEA. Near IKEA. Hmm. You run a Petno, I guess. That is 50%, that is 10%. You are 10%, so that is 50%. Yeah, that would be fine. If you know about technique, about computers, tablets, TV, and other, is MediaMarkt, for Kassel. Galeria, no. Mam nadzieję, że jestem ci jakoś przydatna. Z informacją. Tesco jest kaput. Tesco jest na te. O! T-Mobile. Do you like GSM operation? You know English, yeah? In T-Mobile. I already applied there. Call center, no. In T-Mobile or Orange. That's a good idea. Yeah, I don't know. I only information for you. And go sporting is sporting is Casa Piscana or magazine in gallery and tomorrow. Okay. Do you like books? Yeah? No. Epic. Epic no. It's a business in books. You know the Epic? Yeah. Okay. And this is a film, books. This is radio. And this is handphones, computers, and laptops, as computers. Really, really sorry for my talk about. No, I actually apologize because I have to do a few things here. Okay. So, I'm the one. Jak się spóciłeś? Nie nadaje się na polityka. Nie nadaje się. Który gadał codziennie z wiece jakieś zawały. Ale to nie może, bo sobie się skończyło. Tak szybko jest. Co ja robię tutaj? Czyli tak do Polski, do Łodzi. No muszę mnie odprowadzić. Jestem powinien odprowadzić. Jedź do... Bo mnie osobiście do Polski już nie potrzebuję. Nie? Chcę pojechać do innego kraju, gdzie będę potrzebować jako moja wiedza. Z językowa, z bałkańskich języków, tylko moje masaże i moja fizjoterapia. O, ja jeszcze ciebie mam skraść internetu. Masz tam 5-7 dni? Szukam czego mówię. No kurwa, coś nie mogłem znać. Wiem, to się powiesz. Nie wiem, bo... A, jest, na latem, dobra. Proszę. Patrz.
Ty jesteś niego nauczyciel, on tebe nauczył tak. I teraz jesteś tak. On jest szachmat, nauczyciel. Chess. Jest gotów. Or philosophy, or psychology, I'm teach. You teach. But I don't teach other my friends. My old friend is... Każdy ma swoją filozofię, nie? Każdy jeden człowiek na tej ziemi ma swoją własną filozofię. Nikogo nie uczę, bo sam nie wiem. O, praca sobie. Jest, składasz, wszystko umiesz, pracujesz. Jest tylko, że kupię ten jest, to jest dzisiaj więcej, dobrze kupię wina. From service, and after you working there, it's like to jest takie jak na lotnisku, jest to maszynka, gdzie tą maszynką patrzą, jak wychodzisz, czy chodzisz do kibla, to coś z nim kradziesz. Sami czytnik, taki ochroniarze, bodyguards. I to jest trochę takie inwigilacja. Tam masz kamery, wszystko masz, jesteś taki non-stop inwigilowany tym maszynką i tym. Jako pracownik, czy kasa, czy magazynie, wszystko. I wiedzą, gdzie ty nie jest, się zajmujesz. I muszą patrzeć na kamerach, czy pracujesz, czy nie. You know? I możesz się, jak się anonimić, no, opierdalać się. No, no to jest, no. No jest. Jeśli chcesz pracę, chcesz pracę. A jeśli ty chcesz jako teacher, możesz się pracować, to jest jakiś kultur, znasz język angielski, szkołę, private school, profilingua, that's in LDK, in Łódzki Rok Kultury. Tam jest szkółka języków obcych, angielski, niemiecki, francuski, grecki, rosyjski. Tam jest, szukają teacher. No się. Nie wiem, co chcieli doradzić. I don't know about all jobs. Or my information is all for this. Oh, thank you for your attention. Thank you. Chwała. A ty nie chcesz z nami jechać na zachód? Kudę na zachód. Ja kudę na zachód, ja Szwajcaria na wodę. Ja to nie umiem czego. Ja co doing a co będziemy na to? In the buildings. Painting. Albo w rolnictwie. Nie chcesz. Nie za co. Tak bardzo się podoba w Polsce praca? Dziwnie. To mało płacą w Polsce. To jest problem. To jest problem. A little small money and big cost of life. Cost of life and big. No. Skarbówka ZUS i all this. No, no nie się podoba Polska. No to dobrze. No. Więcej jest Szwajcaria. Może nie Szwajcaria, może Chiny, to nie poszło. Nie, to jest okej. Super, no. No. Super. Znaczy kochasz Polskę. My condolence is to duda. Cieszę się, że tak jesteś zakochany w Polsce. No, dziękuję bardzo. Wiesz dlaczego? Bo dużo ludzi tych innych, jak ja, jak inni ludzie, jak ludzie nasze, to wjeżdżają na zachód. To jest życie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci.
Tu masz 500 plus, co zaraz podatku pracujący. Nie, jest 10 plus. Teraz se menu na 20. No tam w bliźniaku to masz 1000. Dużo razy. W Grotnikach? Nie, ja chciałem go dobiec jutro do Grotnika, ale nie chcę. No ale pan to ja, chcę. Nie, pan powiem, ja pan rację, ja byłem z Gierzu rok. Mi te Grotniki z Gierzu mi się tak przejadły, bo mój kuzyn miał żonę z Grotnika. No ale to nie. A ja miałem ze Zgierzej się rozstałem, na szczęście inżynierny popełnił tego głupstwa. Namawiam na Grotniki, bo jest fajne. Tak, dziękuję. Wy jesteś pan Jan ili wasz syn? Wy jesteś Jan. Dobrze, dziękuję panie Januszu. Dziękuję, może pójdziemy do Grotnik, szacunek. Lubię te lasy, lubię ładowniki, lubię wszystko, spacery po lasach. Ja też jestem za Grotnika. Tak, tak, no dobrze. A jeszcze Słowik jest fajny. A to to było... Dużo Grotnik za Grotnik. Dobra, popijamy. To bardzo fajne zobaczyć. Mamy coś w kawę. Kto chce kawy? Ja sobie nie, dziękuję. Tu mi kawę? A możesz jedną, może ci się poprawię. Może dwa czy do chwili. No tam kołby za kasą w BKC. Proszę. Thank you.
pamiętam, czy się nie skoczy. 3 plus 4, 8 to 4 pewno. No sądź się, to cię reanimować. Ja mam czarny humor. Jestem już wszystkim czarnym humorem. Teraz dużo z tymi komputerami. Są stare komputery w Hubicu. Mam po 20 lat. Tak, one są przyrządowane w jakiejś biblioteka. Tutaj była na Kędzie Zaskuga. Zmienili się kartonów, które przynieśli. I te komputery, jak tam chodziło na Kędzie Zaskuga, to jeszcze wtedy były. No kurde, no tego ten komputer. No może nie 20 lat, 20 lat nie ma. Przechodziłem. Biblioteka była przeniesiona z Andrzeja Skóra 6 lat temu tylko, tak? Wiecie, była? Jakieś kościuszki były, no. To jest z Tuwima. A co było? Tuwima, a co, czekaj, a co było to w Rąży? Tu wcześniej był EMPIC. EMPIC. Szkoła językowa. Aha, Learn English. Learn English. Yeah. Ale szkoła EMPIC zbankrutowała, plantacja, ja i nie mogłeś płacić czynszu temu całemu pomieszczeniu. Rozumiem. Okay. A gdzie, pokaż mi tu proszę na mapie, gdzie była tam, na Andrzeja Skóra gdzie, no, to nie może być w Zgierzu. Nie, 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 jest w Zgierzu. To powinien być tu. Nie, nie, ja mieszkam na tym. Automat Burzyn Fabryczny. Nie, poczekaj, proszę, Andrzeja Skóra. A ten komputer to Dominik też? No się nie kojarzę. Zapomniałeś mi. No przecież to wychodziłem teraz. Chodziłem teraz. Dobra, bo ci pamiętam tego mówić. Proszę bardzo, no mam nadzieję. No. Wiem. Tutaj jest to. Czekaj, bo zajechałem w inną strefę w ogóle. Tu to otwieracze. Tu jest Tuwima, nie? Tu się kończy Tuwima w tym miejscu. Tak? I tu była biblioteka kiedyś, tutaj. I jeszcze tu jest biblioteka. Tu jest ta biblioteka, tylko że kiedyś była... Była tu gdzie? Tu stacja paliw, tu jest Kwiatkowska. Medzy, coś takiego było. Zgadza się. Zgadza się, tak? Tak. I dalej była tutaj przy Andrzeja Struka, przy takim budynku, co były płyty, kasety, sprzedanie i była biblioteka. Ale to było właśnie 6 lat temu, około 6 lat. I była inna kierowniczka. Ja tam kupowałem, oprócz tego biblioteki, książki, to kupowałem jeszcze płyty, DVD, CD, music. To była library and this is music shop. Yes. Ale patrz, słuchaj, nie, czekaj, bo tam mieli niższe prowizje, jeśli chodzi o tego prowadzenia biznesu biblioteki. Nie płaciło miasto jako biblioteka, a tak. Urzędowi miasta, aha, a tutaj aha. Za tą całą salę, bo tu mamy patrz, ile masz pomieszczeń, raz, dwa, o, trzy. To moderne to jest. Tu moderne, to sobie płacą w miasto, to jest wynajem, niż tam płacić. No, trzeba to domyślić, ale ja będę Thank you.
No, na szczęście tableta nie mam, dziecko mi dałem. No ale może pięknie dasz. No, to może też będzie. Tak koniecznie się. Wszystko jest możliwe. Skoro ten komputer się pusty, to człowieczka. Nie ma komputer. Ja poczekam, jeśli ci piszę dzisiaj, bo czekam na taką panią Mela. Ale tu jest komputer. A jest to a, awaria jest. Nie pracuje. Ale ustąpiłem panu tutaj. Ja kiedyś. Nie, mi na razie jest niepotrzebny. Później tylko sprawdzę pocztę i biegam za doma, jak to mówią u was w Słowenii. No rozumiem. Dobrze ten Sebastian, że nie zapomniałeś swojego języka macierzyńskiego słoweńskiego, serbo-chorwackiego. Nie ma łódko nie. Bo nie ma takiej opcji, musisz się pamiętać język, którym się urodziłeś. Nie, pan sobie siedzi. Mi naprawdę się nie śpieszy dzisiaj. Ale naprawdę, może pan... Dzisiaj mam luz. Niech pan sobie posiedzi, ja poczekam, nie ma problemu. Thank you.
tam, Rodziszka Brajska nie przyjdzie. Koen, Żydki opisze teorię zła psychologiczną. Psychologi. Czarna strona każdego człowieka charakteru czarnej strony. Ja mogę pisać, co? No to napisam, wydaj, bo jest słabo. Ale tam ten pan, co je bił, ten Jonathan, on je bił coś takiego. Ale skąd znasz jakiegoś Jonathana? Z Ameryki? Jonathan had glasses. A, had glasses, bo jest Jonathan Speyer, on jest biznesmen, to jest innego. Jonathan had glasses. No, Speyer, tak, co był z nią. Tak, no ale co ci interesuje? Bo ja na przykład go nie znam osobiście. On miał, Glasses miał. Glasses. I obraz? Było coś takiego, ale oni byli tak chudy. Tłusty? Skinny. A chudy? Chudy. No to nie ten, bo Speyer, którego ona znała, był gruby. Speyer był gruby? Gruby. To jest dużo Speyer. Jak wejdziesz Facebook, to napisze Jonathan Speyer, to masz... Od nie chłopek. On był... Nie, on nie jest chłopak, on ma 48 lat, co ty ten Speyer tej mojej... Speyer. Ale on był skinny. No skinny. He was not skinny? He is not skinny, he is fat. He was fat. He is very drink and fat. Really? No, but back then he was... He's a businessman for ale. A firm about electronic systems. But back then he was like that too? What, back then? No, long time ago he was like this, he was I fat. Don't know. He was not 10 years ago, 5 years ago, but I don't know. I know about this time. He's fat. No, not. Because he's in LinkedIn. You know LinkedIn? Jonathan Speyer. Napisze Jonathan Speyer. I need address of where he lived in New York. Yes. This is. Napisz LinkedIn. LinkedIn. Masz, jeżeli ty masz, ja nie mam LinkedIna. Masz LinkedIn. Ah, LinkedIn. LinkedIn. Yes, LinkedIn. Yeah. Dennis, znajdziesz go. Jonathan Speyer was living in New York. Jonathan Speyer. To jest niemieckie. Coś takiego jest? Speyer. Chyba się inaczej pisze. S-H. Coś takiego jest? Speyer, no coś takiego. No. Speyer, tak? Coś takiego? Speyer. Okay, so, daj, no. British Israeli, man, this is writer, no, this is writer. No. He's a businessman, no. Nie, czekaj. Czekam roku, słoweński. Chyba tak się pisze, chyba ja nie wiem teraz. Ale może być tak. Bo to jest dziurs. Czekaj, Speyer. Może tak będzie. Tak. He's this. Because this is he's American. Yeah? To jest on. Because this is Israeli. This is Israeli. Okay, ale ta pan tu jest. Chyba tak, just like he younger. He younger. But this is skinny. Yeah, this is what I said. Yeah, this is your mistake. Patrz, ile jeszcze Speyerów jest. Speyer. Ale zobacz. No, but it's not Jonathan, it's Simon Boyle. I know, but I describe how he looked like. Just like Jews, American Jews, just like different Jews from Israel, this is different Jews from Germany. He is from German Jews. Jonathan Speyer from German Jews. You know? Okay, ty mnie słuchaj. Jest może coś. Może teraz być coś takiego, może. Może wszystko coś być, coś. Może, no na pewno nie będzie ten, nie będzie ten, opatrz, ten. Ten Syrijczyk na pewno nie będzie. Myślę, się to prezydent Syria. Okej, okay, momencik. New York? New York Living. New York się pisze. New York i okay. Co? No. LinkedIn. No. Nie. Nie on pracował. Nie, on nie pracował dla mnie, poczekaj. Jaka firma? Nie pamiętam firmy. Wiem, czym się zajmował, bo ja go nie znałem osobiście, już podkreślam. To był mój obecny. Okej, znam co powiem. Wiesz, no to wchodzisz na LinkedIn i jeżeli ja nie mam konta, jeżeli you have konto na LinkedIn, ja też. I piszesz Jonathan Speyer i go znajdziesz, jeżeli tak bardzo ci zależy. Ja mi nie zależy. I don't know about it. Mnie to nie interesuje, bo to nie jest moja historia. It's my history. You know? I am very interested. You're crazy. Trochę jesteś sam. Po co ci wiedzieć o nim? Po co chcesz wiedzieć o Jonathanie Speyerze coś? Businessman? Very important. Very important. Very, more than what you can imagine. Mnie to nie interesuje. Jedź do tej mojej byłej, zapoznaj się z nią, ona jest samotna, to mi ci opowie Jonathan Speyer. I próbuję jak sobie to chodzi.
Nie moja bajka. Nie moje problemy. Ja z moją byłem też czwarty rok się nie widziałem. Nie wiem, co mi jest. Czy na Krąpienie, czy na Nowy Jorku, czy na Skierzu. To nie interesuje. Bardzo fajne. Dziękuję ci bardzo. Za co? Za co? Za co? No. Ja ci nie pomogłem, ja ci tylko dam informację. Za informację się płaci. Dobrze. Nie, nie muszę, muszę pieniędzy wracać. Różne informacje. No teraz informacji bezpłatnej niestety nie ma. Proszę. Dobrze informacje. Za dużo informacji ma, za dużo też nie wydarzy. Dobrze, za dobrze informacje o problemu nie. A to ty jest problemami. To jest fajne. Chcesz sushi? Do you eat? Chcesz? No, dziękuję. No. Ktoś chce sushi? Nie, 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 to nie, 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 ale co? Sorry, to skończył kiedy. To jest dużo alkoholu. A gdzie to kupiłeś? Serdos Cash and Carry. Jest market, Serdos Cash and Carry. Jest daleko ta market? No, tak, two markets, one is o Widzew. I dobre ceny są? Dobre ceny. Nie. Za takie wino, 1,5 litra, to masz za 20. Nie, ale jak jest tam na przykład kawa i tak jest. Kawa też można, tam można kupować cash for. Dobrze jest, dobrze. Więcej, ceny, więcej tak? Hurtowo. No dobre ceny są, hurtowo i pojedynczo też. Teraz i Cash and Carry to tu jest po blisko, jest tak? No nie jest tak blisko, no mówię ci, jedno jest na cash, jedzie na a, ty masz skuter razem z tego. No skuter mam, no, ale jeszcze nie stać się tego skutera. Chcesz skutery ze mną pojechać? Nie, skuter jest nie, tylko nie, na jedną nie, osobę, dziękuję, chyba że nie, na dachu, będzie się na dachu. Nie. Chyba, że pożyczysz ode mnie skuter, to mi zapłaci za jeden dzień, dam ci skuter, takie pożyczanie skuterów jest, w Łodzi skuter, EasyJet, EasyShare, samochody. Jeszcze zarobię na tobie, dam ci skuter, spoko. I'm a businessman. No, I'm mind for, no, my mind is not businessman, my mind is for friend, is okay, but for businessman, is not okay. Other businessman, this concurrence, nie żartuję. Ja sobie dzisiaj będę. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, trzeba wyluzować się od problemów, od pracy i trochę się zabawić. Idziesz? Idziemy? Na idziemy? Na miasto? Młodzi jesteśmy póki co. Oni się starzeją, cały czas młodzi. Duchem. Kurde, magazynierów to pełno szukają po Włosi. Oni mają już kadry. Ci Ukraińcy, którzy pracowali w Żylecie, fabrykach, to się zwinęli do Niemiec. Nie? Jeszcze raz? Tak, widzę, mi się pokończyli, ale oni wolą do nich, nie wie dobrze, to oni wolą do Niemiec za większe pieniądze, jakby do Polany. Oni mają też wizę, tak, ale nie po prostu pozałatwiali. Polska tylko to był trampolinem. Byłem 3 miesiące, uczyłem się za egzaminu polskiego. Taką mechanikę miałem. Egzamin z Polką. Normalnie egzamin języka polskiego już tego tutaj. Kolanie. Ale się kartę polską. Tak, to jest bo i wtedy stałem potem za granicę. Karta z tego Polaki, to jest mam na szacie. No u mojej babci. Ale musisz dać normalnie szkoły. Tak, w Żylecie pracowały 800 Ukraińców, którzy byli. Niepotekowska, to nieważne, są Kedzierska, są Ukrainy, Sylwesy. I potem właśnie tak samo, zrobili niektórzy Ukraińcy się pożenili z Polakami, dostali te stałe pobyt w Polsce i wtedy wizy i do Niemiec, czyli do Polacy. Przeliczając tam pieniądze, stać do kozła. No masz rację.
No tam jest stawka razy 4, a tu tak? No to masz pełno razy 4, a tu jest inny. No to jest inny na razy 4, tak? Ale no tam, ma, matka ma 10 zł na godzinę. Tak, bez sensu. No na takim samym poziomie jak tam, jak tu. No ale wydatki masz miejsce, bo tam jest po prostu drożej płacić za wynajęcie mieszkania. No to na samo oni, ale oni tak na samo, tylko że oni, wiesz, powiedzieli, 10 ludzi na kupie w dwóch pokojach. Czyli matką. No tak. No tak, jak Polacy w Anglii. Kiedyś jak Polacy jeżeli nie zbywa, to też 10 lat już tam tak kupują. Ja widziałem, bo tutaj program oglądałem na Facebooku. Chłopak pokazywał, jak jechał pociągiem na... Gdzieś dość, nie, takie zimne miasto. Ekaterynburg? Nie, pamiętam. Nowosibirsk, nie? Tak, jechał. Stolica, przez Ukrainę, przez Przemyśl jechał. U nich gdzieś tam to wychodziło do ulicy czegoś 500 coś, a u nich wychodziło to... Ale wiesz co się na przykład zrobiło na Bałkanach? Czy nie jest takie, że jakby tam wychodziło 500 czy ileś tam, nie pamiętam, ale różnica była tam razy 2 albo 3. Teraz najlepiej właśnie inwestować w takiej mniejszej walucie, na przykład w juanach się nie opłaca, to tym wszystkim tam oferą z tym wirusem. W juanach już, w juanach mieli na przykład Amerykanie, Chińczycy kupili u Amerykanów w juanach, zadłużyli państwo amerykańskie w juanach. No i Amerykanie właśnie zrobili kryzys. Może oni wywołali tego wirusa, co sobie myślał, to nie Amerykanie. Chinesi, żeby ten juan spadł na giełdach, to patrzyłem teraz na giełdzie juan jest najniżej. Niżej od rubla. Niżej od rubla po tym wirusie są takie jaja. I teraz tak, oni wykupią ten, te Huawei i te wszystkie inne akcje Amerykanie w tych chińskich konsorcjach. Jak juan jeszcze nie bankrutuje, w ogóle Chinierzy. Chiny nie mogą zbankrutować, tylko że oni mają wykupione te aktywa w amerykańskich bankach. I tam jest właśnie wojna teraz. Teraz Trump nie prowadzi wojny z Putinem gospodarczą, a z Chińczykami. Oni są drugą gospodarką. Zablokowani byli na niektóre centra elektroniczne. No Huawei, Huawei, Xiaomi. Oprogramowanie było tylko oprogramowania. No właśnie, Huawei miał... Nie chcieli instalować oprogramowania. Huawei miał aplikację szpiegowską, która szpiegowała wszystkie komórki, tak samo jak Xiaomi. Ja miałem Xiaomi, to ich szaliłem. I teraz ale, mam... ale Amerykanie na wszystko szpilnie. No to dlatego nie trzeba mieć Apple'a, nie trzeba mieć Samsunga, tylko Nokia. Znasz co było z tym, co Edward Snowden. Nie, no, this is booking for Snowden, yeah. Ale tylko Assange, to jest w podpolskiej ambasadzie w Londynie. Amerykańcy go złapali i mają go odstawiać na sądu w Stanach, bo przekroczył się tych prawa tam. To jest gorsze od sowieckiego. Assange dobrze powiedział, bo on jest antyglobalistą, że Amerykanie absolutnie wszystko szpiegują. Nawet satelity mają dokładnie gdzieś się znajdują się teraz ty na przykład. Wiedzą gdzie jest. Wszystko wiedzą jak się porusza, wszystko jest inwigilowane. Nie, no może się wysrać, że tak jest, tak jest. Oni wiedzieli nawet o tym naszym zamachu niby tam w Smoleńsku, co się stało konkretnie, nie wiedzą. Ale wszystko wiedzą. To był zamach, czy to był model, ten może deliberować. A przepraszam pana, wy miały żonę i były rozwodzenie tam na jakim roku 2010, to dlatego. Panu się wy były ożenione i rozwodzenie. Nie było tak? Nie ma też, nie miały żony. Nie ma. Ale ma te dzieci, trzeba tylko. No. Nie. Ale dobrze. Ja byłem ten, co wybyły ożonaty i raz zrobili sobie tam u 20-30. Ja się pomyliłem. Coś się, Sebastian, dzisiaj pomyliłeś z tymi żonami, z tymi rozwodami? Coś ci się... Nie się pomyliło. Nie dużo się pomyliło. Co się pomyliło? Gdzie się pomyliło? Coś ci się pomyliło. Nic. Nic Sebastiana się pomyliło. Widzisz? Widzę. Ale z panem to się pomyliłem, to jest prawda. Coś tam pokićkałeś Sebastian. Nikt tutaj na przykład, nawet Dominik nie miał śniegu. No ja też byłem kiedyś zaręczony, i cię odzaręczyłem. Zaręczony, no. I kiedyś to było? No.
No, 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 no. Zapomniałem. Ja nie wiem, Sebastian, ty, Sebastian, ty, Sebastian, może ty prowadziłeś jakąś agencję tą rozwodową. No, czekaj, czekaj. Dawno było, no tak pan? Młody, młody, wczupły i ładny. Kosy pomyliły. Było dawno tam. Dawno, ale było. Ja też jak byłem młody, byłem razem. Było, minęło. To... Nie ma co właśnie się wracać. No ja pamiętam, to jest. Lepiej nie mówić o byłych, tylko jeszcze o przyszłych. Jeszcze pamiętam nie wszystko, ale ja nie. Jeszcze jest nie, gdzie? Lepiej sobie szukać jakąś starą rozwódkę, kasiastą, najlepiej ze Szwajcarii, z Anglii. Z Ameryki, tam się wybrałeś? Nie mam, ja tam co? Ja nie mam z nich, z Amerykanami niczego nie mam. Miałeś bakłaś kimś, miałem. Miałem. Co? Najwięcej problemów jest przed kresie. No masz rację, bo może być sfałszowane. Nie jest sfałszowane. Aha, nie jest możliwość sfałszowania. Zrobiłem tak, że się nie da, ale jest najmniej wszystko na wszystko. Bo jest wydawane. Bo nie włożę. Tak. Ja założyłem, że bankomaty nie wypłacą. W każdym sklepie masz problem. Ja używając moją gotówkę 40 zł w bankomatach po 500 zł. Mhm. Gdziekolwiek bym nie poszedł do jakiegokolwiek sklepu, najprostszego wyłożyłbym tą 500 złotych na 30 sklepów, 5 razy miałem policję każdy wywołać. Ale po co w ogóle zrobili problem z tym? Poczekaj, poczekaj. Bo nie ma bankomatów w obiegu. Nie ma bankomatów w obiegu. No to, ale po co dali do obiegu te 500 złotych w Sobieskim, po co w ogóle wydrukowali te pieniądze? No właśnie, ale globalizacja musi się kręcić. Biznes musi iść za wydrukiem pieniądza. Jest po prostu zbyt mało banknotów w obrocie, żeby... Najwięcej banknotów to są tak. Setki. Dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki, setki. To nie jest 200 ewentualnie. I najrzadziej 500. A na przykład tak jest z dolarami. Widziałeś kiedyś dwudolarową banknotę? Bo ja widziałem tylko w Stanach dwudolarową banknotę. 100 jest największy nominał, ale też jest w obrotach bankowych jest 1000 dolarów, nie wiem czy wiesz, między bankami, tylko. No i teraz tysiąca, gdyby ktoś, teraz takie samo jak ty, gdybyś dał 1000 dolarów, gdybyś miał taki banknot, w Polsce też by ci przyjechała policja, bo powiedziała skąd masz ten banknot. Bo jest tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych wydrukowany i tam jest tylko handlowany na przykład. Także problem jest duży. A w dupie, ja raz miałem 500 po tym kolei. Ja miałem większą kwotę, kładłem tak po 500 zł, niestety, ale... Wolę nie mieć już. Nie, po prostu ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Mimo tego, że on sobie kwotę był doryfikowany w dalej. Ale mają świadomość, że jest taki bank, no tylko, że prosty człowiek, przecież ty Kowalski nie ma takiego. Było pokazywane, że wchodzą nowe banknoty, mówię. W wiadomościach, że są wprowadzane do obiegu, spoznaki, zmiana i tak dalej, i tak dalej. Ja mam już taką sytuację, że kogoś tam wzięła, to ja no i mówię, no po policję, bo tam jakiś inny ma tutaj w kraju zakupy. Dobra. Dopiero przyjeżdżałem, takie rozmyślenie, nie pan. A w ogóle dogadać się z kobietkami w pracy jest trudno. Jeszcze z szefową kobietą się dogadasz, ale jak pracujesz z samymi kobietami, to można fioła dostać. Chyba, że jesteś kocka i się jakiś tak playboy podobasz. Z samymi kobietami, jak one pracują. No ale sobie radzi z nimi. Ja na przykład wolę pracować z facetami osobiście, także... Nie, to tam byłaby różnica, ale nasłuchać się można takich... Głupot totalnych, takich plotek, że ojeja. A w szczególności jak niektóre mają na przykład niektóre pomysły, na przykład facet jest długo w trasie i tylko jedno. Aha, no wiem, posuwanie. Tak. Dawna nie miała i ma głupiego pomysłu. No ale facet przyjedzie... W firmie, gdzie była na wykończenie, na produkcji, ja bym wykonał na innym dziale, chodzimy tak posłuchać, bo tam siedziałem. Nudno ci było? Ciekawość. Tak, posłuchać o tym gadają. Plotek babski. Posłuchać, pośmiać się z tego. No i tam to była taka niewyżyta, ta stara. I ja mówię, kurde, po to mi chłop potrzebny. Pojechał w pracę, niech zarabia pieniądze. Tu zaraz wyciągnęła sprzęt, pokazuje mi maszyna do ruchania. A co, wibrata sobie kupiła? Nie. Dildo? Taki silniczek, że taki spłukowy, który posuwał na odwrotach. A, jest silniczek, jest taki sztuczny kutas z silniczkiem, tak, z akumulatorkiem. Nie, no wibrator na tym założony, ale wiesz. Zobaczcie, bo tam są kobiety. Z ruchem posuwistym. Nie, zamkniemy te tematy nasze miasto, to nie powinien. Nie, z ruchem posuwistym po prostu było i... Na razie o tym film i wszystkim kobietom pokazywała. Spoko.
Nie, nie na siłę. Tylko mi to pokazało. Ja jestem gruby, ja panu wierzę. Ja sobie sam stanę. A ja muszę kodbiór, bo nie układa. Jest, jest. Jeszcze na pół godziny na pewno. Ja też muszę jeść. Jeść czy iść? Niektóre rzeczy można tam się nasłuchać taki głupot, że... A ja słuchaj, ja pracowałem 3 lata temu w DPS-ie w Zgierzu, byłem w administracji. Kiedy chodziłem na wielotę, że paliłem. Się nazywałem tak, kierowniczka z kim się rzuka, z kim się pija, kogo zgadza, Ben, ile ma dzieci. Potem się nasłuchałem tak, kierownik, czy jest w jakiejś partii opcji politycznej, czy nie jest. I takie głupoty się nasłuchałem od takiego stróża w tym DPS-ie do informatyka, czyli zajmował komputerami. Każdy podkował się silnie z pracy. To jest totalna podkara. Ja siedzę sobie tylko tak na komputerko, jeden słucham, puszczam, drugi nie puszczam. Gdybym musiał to wszystko kodalizować, tę informację, to nie jest głupio. Każda baba jakieś swoje historie opowiadała. Przyszliśmy na stołówkę, to każda tam się narzekała. W każdym chyba biurze, wie pan, tak się dzieje. Ale nie, w Polsce nie. W ogóle on się zrobił straszny plotkarski kraj. W internecie jest inwigilacja, tu jest jakiś mobbing, dzieci są mobbingowane, tu politycy są mobbingowani, tutaj kurwa jakieś plotki za przeproszeniem, tu się tam i teraz żeń się. Mój kuzyn się 2 razy rozwodzi. Nie mają dzieci. To jest szczęśliwy człowiek. Już ma 45 lat, starszy od mnie. Kiedy on te dzieci zrobi? Po 60 chyba będzie musiał wyjaśniać i robić te dzieci. Jeżeli w ogóle znajdzie normalną żonę, też a jest później pytanie. Pani powie przyprowadzić dziadka. Tak, i później rozmawiać z młodszym, bo on będzie stary, dokładnie. Tak, kutasek będzie stało do 60, potem same leki, wiagry i potem już koniec, aut. Zwyczajnie, go znajdzie się młodszego. A nie, bo to jest właśnie mentalność Polki, że młody nie ma kasy, ale może ruchać. Stary ma kasę, ale nie może ruchać, to sobie znajdę i tego. Tego do kasy, a tamtego do ruchania. No i później przyjedzie ten program zdrady, ten detektyw. Tak, i te głupoty. Rutkowski kręci biznes o takich zdradach. Tak. Nie, Rutkowski to tam inny jakiś. A, wiem, on się ma takie nazwisko, fajne takie bałkańskie, czekaj, jak by się nazywał. Wiem, o kogo ci chodzi, taki łysy, tak. Tak, czapeccy, no wiem. Jak on się nazywa? On ma na O w końcu te nazwisko, przypomnij się. Igor. Petrow. Damian Petrow, tak, Damian Petrow. Damian Petrow. Dzięki, przypomniałeś mi Damian Petrow. To jest takie, że nie pamiętam, to bym powiedział. Ale przypomniałeś sobie, widzisz. Ja też mam taką pamięć wsteczną, że jak skojarzę sobie imię albo nazwisko, to potem pamiętam obydwa. Damian Petrow, kurde. Pochwalam Sebastiana ciebie, że masz dobrą pamięć, wiesz? Sebastian, bardzo you have fajny. A good. Jeszcze one thing. Łapiesz szybko. Okej, zobacz. Jeszcze jedno, że chciałbym zapytać pana. Nie mów inne pana. Joseph American, okej. Sebastian Philip. Nie. No to masz park staromiejski. Wiesz, że są dobre tam mieszkania kupić na Widzepie przy Monopolis. Jest to nowo otwarte, kojarzysz Dominik? Monopolis? Tam przy NFZ-cie. Dawna fabryka. Teraz ja bym chciał... I teraz robili market i teraz tam mieszkania drożeją. Drożeją. A mogę was jeszcze... Nie, ale zdrożały. Mogę was jeszcze zapytać jedną rzecz, proszę pana. A wy jeste mieszkali tu pobliże, tu miały mieszkanie tu. Kolejne ulicy tu. To jest ta ulica. Litomerska, tam koło Litomerska. Były tam? I don't know. But maybe you know.
kolejki za korki zakupy. Ja to jeszcze zostawiam telefon, bo się ogaduję. Ale powiem szczerze, że taki program właśnie tego Petrowa oglądałem. No. A tam dużo było na Polsacie dwójkę. No. Przypadkiem się te chwile zatrafił na to minutowe, gdzie nie trzeba. A, tam gdzie myślisz. No i... Dużo się opłaca. Akcja, że poszło na pięści. No wiem. No i później bez odmiotu po tej sporze problemy. No ale on jest taki, że on ma taką brygadę tam 4-5 co kończy kogoś, co pomagają. Nie wydało rady ten pomysł. I liczne się spotykała z takim panem Aminiem. Po cichu za nim idzie objęcia. No to nie problemy. No na pewno. Z tego co wyszło. To jest dosyć spore problemy. A zobacz, Rutkowski jest taka dupa, że on się takimi rzeczami nie zajmuje. On się zajmuje tam jakieś zabójstwa, jakieś pierdoły, jakieś tam kryminały. To jest akurat dla potrzeby programu na tym przemianie. Ale czy to nie jest właśnie tak pod publiczkę robione tego Daniela Petrowa? Że on tam się pobiją i ludzie to łapią i to oglądają, a z tego ma kasę właśnie w telewizji. Na pewno to jest coś takiego, trochę teatr nagrany. Może być chociaż niekoniecznie. No niekoniecznie, ale może być też, może być realu, to wszystko się dzieje tak jak ten bójki na tym. Trochę założyć kamerę w domu to nie jest problem, naprawdę kamery są bardzo mikre i ja wiem, tylko że chodzi o co innego, czy to nie jest robione właśnie takie teatry, że się ustawiają wcześniej, że są takie zgodowe sprawy? Ja to myślę, że to jest tak jak nasz dom. Ludzie się zgłaszają z problemem, który są mówią, że nie jest tak. Może być o wiele tańszy niż sami. No rozumiem, czyli to jest detektyw typu Kedzierska, typu tak. Nasz dom, połączenie takich programów. No wiem o co ci chodzi, po prostu wynajmuję sobie do Damiana Petrowa, bo on jest tańszy niż zwykła agencja aktywistyczna. Tak, to jest tak, uwaga, pirat jeżdżą z policją i tak dalej na takiej zasadzie. Tak? Ale patrz, to wszystko jest z telewizji i to wszystko ma skończyć. Oni wyrażają twarze. Tylko, że żeby opublikować całą sprawę, to ktoś musi udostępnić swoje życie, tak? Ale ktoś musi na to wyrazić zgodę prawnie, nie ma zgody. Zgodę, musi prawnie, musi... Teraz weszło i RODO. Teraz osoby, które występują, albo osoba w danym mieszkaniu wyraża na zgodę, albo nie, albo zamawiają później. Bo na bieżąco ich problem kończony. Czyli na przykład jak chodzą do mieszkania z dokładną kamerę, musi to na bieżąco, bo panu rzeczy nie da się wyreżyserować, tak powiem, bo on też by poszedł na reżyserię pewnych rzeczy. Ale zobacz, założył się tam taką zmiankę, jak haczy z programu Daniela Petrowa, że tam nie ma takich gwiazdów celebrytów. To wtedy się nie są takie rzeczy. Nie, no. Życie na takim zwykłym programie. To są tacy zwykli ludzie, jak tak, ja i ty, którzy mają żony, kochanki i tak dalej. Mogą być nawet celebryczne, są sobie swoje nawet adwokaci, ale nie ma takich celebrytów, jakichś tak znanych aktorów, polityków, czy nie wiem, może, no właśnie jak tam mówię, sędziów, tych kasy, te całe zawodowe. Właśnie w tym jest problem, wiesz? Problem chodzi o to, że nie problem, tylko rzecz, że oni wysyłają ludzi ze swoich zgłoszenia. Problemami i tak dalej, jak by chcieli zrobić i tak dalej. To oni robią selekcję. Tak, które są najbardziej. Oni robią selekcję. I teraz selekcjonują, które można ewentualnie wziąć. Bo mówię, no, zrobił będzie na przykład polityk pojadą i już mam problem. Będzie ktoś, kto... No, nie, ale nawet parę osób... Już ma problem. Tak. Parę osób na przykład, jak była ta Magda Gessler. Może zrobimy problem. Ja rozumiem, że tak. Ja powiem, jak było wystarczające. Wydawca nie może się nie zgodzić na jakieś tam emitowanie ze względu na jakieś konflikty. Znałem takiego Albańczyka, który ma restaurację Konserwglosa i prowadzi bałkańską kuchnię i on się zgodził, że Magda Gessler będzie u niego i mu zrobi tam reklamę. On myślał, że on bardzo dobrze gotuje, zatrudnił sobie kucharza Polaka, który go wyszkolił. On jest biznesmenem i w Łodzi. I przyszła Magda Gesserowa, zrobiła tak chamską tą prezentację, że po tej prezentacji on małe wody nie spajtał, bo już nikt nie chciał sprawić, że oprócz tych Turków, co obsługuje Albańczyków, tych wszystkich emigrantów, co są w Łodzi, nadal chodzili oni. Ja czasami chodzę tam z moją ex-dziewczyną czy z moją matką, ale ludzie, którzy zapoznali się z tym programem na wizji, ja powiedział, że Magdę Gessler, on jako biznesman już ją da do sądu, bo ona mu tam zaczęła wszystko tam źle eksponować. Powiedziałam, że kuchnię ma brudną i tak dalej, te jej pierdoły wszystkie, i na koniec zaczęła nawet obrażać jego pracowników. No i to było bardzo chamskie. To wszystko poszło na widzę, że oni są niekompetentni, że nie mają gotować, że to są ludzie, którzy mają parę letni staż w kucharstwie. To nie jest tak, że oni nie mają gotować, bo oni się specjalizują w konkretnej kuchni bałkańskiej. Oni mieli dobrze to robić. Po prostu miał trochę zaniedbany lokal, bo z lokalizacji przy Serwglosie. To nie było Piotrkowska, to nie było pierwsza mała faktura, i tam miał mało klientów i chciał po prostu bardziej zaistnieć jako reklama. Ja myślałem, że to dobrze zrobi dla niego Gesserowa, ale mu zrobiła jeden obciek. No tak naprawdę. I chyba nawet ją dał do sądu, nie wiem, co z nim się stało. Ona żonę Polka, sam się nazywa. I po prostu ten biznes teraz nie idzie. Chce rezygnować po tym wszystkim występom.
parę takich osób się na przykład nagesterowało, nie wiem, Damiana Petrowa, nie znam historii, się nadziało nagesterowo. Bo ona jest Żydówka i ona sobie kalkuluje dla siebie, żeby tą kasę miała cały czas kobiety dla siebie. Nie to, że każdy kucharz ma swoje podniebienia. Tu jest racja. Na przykład ma swoje, kobiety swoje są zasady, swoje tak. Zachowania w kuchni i tak dalej, tak jak każdy ma swoje podniebienia. Ja wolę bardziej ostro, ty wolę bardziej łagodnie. Nie, ja wolę ostro. Do pana ładu. Ale to jest przykład, który, o którym mówimy. Każdy inaczej to wszystko kuchni, kucharz prowadzi, każdy kucharz i kuchnicę no, ma swoje taką... Swoje zabawki, swoją piaskownicę wykarczyli. Na przykład ostatnio sobie leczyłem wątrobę, ja zatłuszczałem wątrobę. Nie mam problemu ani z szóstką, ani z miarkami, ani z słodzianą, tylko wątrobę mam tłustą, to powiem. I muszę jeść takie rzeczy jak ryba, gdzieś sobie kupiłem strąga, sylgosa, sushi i tak tam. Ja tego Albańczyka już nigdy nie pójdę, żadnych bałkańskich kuchni. Nie, a ci chodzi o to, że nie mogę tłustego jeść, mogę na przykład jeść nawet takie zupy, które są ostre pikantne, tak jak indyjska kuchnia jest pikantna. Ale nie mogę jeść z mięsem na przykład, bo mięso natłuszcza organizm. Tak samo nie mogę jeść już chleba białego, czy trzeba białego, tylko czarny. Ja grybę, na przykład odtłuszczoną, to jest specjalna dieta, która też miała. Ja mam glutenową dietę, bezglutenową, to znaczy ja mam błonik. Kupuję taki błonik, taką babkę, tak o sklepie, w aptekce, też mogę kupić i jem go rano, taką kaszkę sobie robię i potem się nie chce jeść ani śniadania, ani... Na parze proponuję. No dokładnie, na parze gotować. Byłem ostatnio na Filipiaka z matką moją. No na parze, ale na parze to bym proponował ryby na parze zrobić. No to mogę dzisiaj zrobić tą rzecz. Jak to zwykle? Tak. Takie gatki są na parze. Mam. Ryż ugotowuje normalnie, ryba na parze, kiedyś indyka na parze. Nie mogę jeść na przykład indyka też. Warzywa na parze. Warzywa, że na tym się chudnie, nie? Ale nie robi się, kiedy właśnie tu szkoły, no to nie leci tego. Ja lepiej już biorę na wątrobę, ale jedna jest rzecz fajna, że wątroba się regeneruje. W przeciwieństwie do trzustki, do siedzenia. Trzustka jak zachodzisz, to może raka dostać u mnie. W takim czasie trzustki. To jest najgorszy organ w ciele ludzkim, to nie można go transplantować. Tą trakcję trzustki jeszcze nic nie wykonuje, żeby sobie. No mam chirurga, bo nie będę mówił. Moja nie doszła też ciała w wieżu na szóstkę. Tak mnie nie lubiła na koniec. Tak wszystkim miałem. Dwa lata, ale to się roku się dowiedziałem. Pamiętam, jestem denerwowany, jaki żeby z mamą jest jeszcze było coś na tym. Apartamanie jest. Sebastian, coś źle kojarzysz. Źle? Źle. Że co firma, coś takiego nie było, coś takiego tam kurwało. Firma, wypomerska. Ja ci powiem jedną rzecz, jak mówię, bo tam tego znam parę lat, że on ma tylko psa. Znam. Nic innego nie wiem o nim i nie potrzeba wiedzieć. Wiem, że ma psa i lubi psy. Dobrze mówię do mnie? Ja też mam psy. Czarka niemieckiego. No właśnie. Zwierzaka, jeżeli chodzi o to. Ale powiem tak szczerze, na dalszą sprawę, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, że nie są z psem, ci wynajmujący. Nie wiem, nie wiem, tak samo jest dzieckie. Nie to, że ja mam problem, ale... Oni mają z tobą problem. Nie, tak nie chodzi o to, że ja mam. Ogólnie ludzie, właściciele lokali... Nie lubią psów. Lubią te rzęta, ale nie chcą, że się nie podczuwają. Rozumiem. Ale wiesz, jaki jest problem u mnie w kamienicy? Na przykład ludzie, którzy mają psy, te psy czasami się załatwiają, wysikają, wystawiają w kamienicy, która w pracy składowej i są takie napisy. Proszę nie wychodzić z psem po jakiejś tam innej godzinie, bo on kupkę robi i proszę czyścić po swoich popilach. Jak wyczyścisz tą kupkę na pracę z domu, to cię lubią. Jak nie wyczyścisz, jak ma pan sranę, przyjdzie ta sprzątaczka, opierdzieli dupę, że ktoś nastrał ten pies i potem wszyscy cała kamienica wie, że siedzi, że nastał pierwszego na sikę. To naprawdę. No niestety. Ja na przykład nie mam psa, nie mam z tych problemów, ale mój sąsiad naprzeciwko ma psa i już się styknął już raz i no mu się niestety nie załatwia na to. No to bardzo dobrze, bo niektóre psy po prostu są chore, wiesz o co chodzi. Mogą nerki mieć chore i mogą się załatwić na pracę schodowej, mogą nie wytrzymać. Ja tylko zależy od właściciela. No tu masz rację, właściciel jak sobie wychował. Wiesz jak ja wychowałem swojego kota? On sobie normalnie załatwia się kupkę robi na klozecie, na toalecie. Ale to widziałem często na toalecie. No to lecie, no mają taką kucję na samym tej desce. Wycina, że mu odchodzi. Nie, nie robi nic, kiedyś była taka kratka plastikowa, to mówię, robił kratkę.
Ale teraz nie chcę mieć kubek, tylko wody mnie puszcza. Ale na czemu się nawet już na toalecie. No bo tam widziałem takie kubeki, które mają takie grafki zbierają. No ja taką miałem też, ale wolę jak on mi się załatwia tak na toalecie, niż muszę kubek dostać. Jak jadę gdzieś z nim z zagranicy albo tutaj gdzieś nad morze, to biorę kota i normalnie. No ja swojego nie mogę. Ja go biorę kota na smycz, jak psa, ja wyprowadzam na psa, śmieję się tam gdzie. Czasami i on mi się załatwia na podwórku i nie trafię na nie, gdzie jest. Ja swojego nie potrafię. Mój tylko na zewnątrz. I jeszcze jest wybredny, bo nie trafię na zewnątrz. No pies jest inna kwestia, bo na ten temat. O, lubisz siatkówkę? Nie, siatka? Szachy nie, to będzie euro. To nie był jakiś siedlonek? No byłby. Bułgarzy też pojechali do Izraela i do Austrii. Będę wypierw z Francji, no, który nie lubię. Francja, Rosja, Włochy, Ukraina, Niemcy i Belgia. A Polska jest z resztą świata. USA, Kanada, Włochy i Kuba. No. Też mamy trudne wybory. USA jest dobra. To z USA, z Amerykanami. Sebastian, do you like volleyball? Or other sports? No. Nothing? No. I just want to finish my shit and be with my girl, that's all. Oh, shit or girl? Only sex sport, yeah. That's good. In bed. That's a good deal. Bed sport. Well, in the bed. Be wrong? How can that not be good? It's good. It's really good. No. How can you blame me for that? Będzie u nas w siatkówkę, w Polsce. Tutaj nawet w Łodzi będzie woda prędko. Możemy iść. Kiedy? Ja ci powiem. 2021. A, czekaj. 2021 zarobię nam. Czterech państw teraz. W Polsce, w Czechach, w Estonii, w Finlandii. Teraz takie się organizują. Rok temu były mistrzostwa świata, co my wygraliśmy. W Bułgarii, we Włoszech. W dwóch państw. Ja już nie będę siedział. A ja później. Chodzi, jeszcze chodzi. Ja wychodzę już. Ja się mnie tam spotkałem. Uch, ja też. Dobra, fajnie sobie pogadaliśmy, chłopaki. Cieszę się, wszystko w nowym roku się jakoś zaczęło wam układać. Bye bye. See you. Dziękuję bardzo. Saturday. No, 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 see you tomorrow. Nie ma za co. See you tomorrow. Cieszę się, ci pomogłem chociaż trochę. Rozumiem. Rozumiesz. Dziękuję ci bardzo. Lubię pomagać ludziom, tyle by nie chcieli do mnie pieniędzy. No. Ale ci powiem, Sebastian, jak znasz język polski, to może sobie wszędzie dostać pracę w magazynach, na kasach fiskalnych, w jakichś obcykanych handlu. Wszędzie mogą wziąć trochę, wiesz, doświadczenia zawodowego rok i wystarczy. Tylko by, ja na przykład ja i jeden mój kumpel, co tutaj siedzi obok na komputerze, stwierdziliśmy, że w Polsce po prostu mało się zarabia. Mało, 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 mało. Żeby te części płacić, to wszystko płacić. Ugarnąć. Wszystkiego nam jest za mało. COVID nam jest za mało, wachorów nam jest za mało, problemów nam jest za mało. No i niestety pieniędzy nam jest za mało najbardziej. No, no dla takich układanych ludzi, co mają chody, wiesz, adwokatów, sędzinów i tak dalej, to jest dobrze. Musi tyle całe życie na małą emeryturę. Potem pierwszy stoły gdzieś do też. Takie realia. Oh. Ciekawe co tej Ameryce się dzieje. Impeachment będzie? Opa? Jak widzisz? Nie będzie. Wczoraj ta kolacji z kongresie mu podarła wystąpienie. Trump wychodzi, wydałeś to? Trump wychodzi, on jej nie podał ręki kolacji, tej partii demokratycznej, no tak, raz, raz. I na cały świat poszło te papiery jak grze i go te kolała wzrokiem, on się na nią gapi. On tak u góry wzrokiem kobietę też. Olewa faceta. Olała własnego prezydenta kraju.
A ta siedziała tak Iwana Trump i tak żona Melanie tak klaszczą, klaszczą, klaszczą. Ale taki dumny baw, jak nas bywa, tak głowę do góry, a ta kolacja tu za papiery. Taki, tak, pokazany na widz. No. Tylko trzeciej wojny światowej nie było. Stanach, jeżeli się zacznie. Jeżeli patrz, jeżeli będzie wojna trzecia światowa, jeżeli będzie trzecia wojna światowa, to się zacznie od Stanów, pamiętam. Jeżeli w Stanach demokraci się nie porozumieją z republikanami, z Trumpem, to tam się zacznie konflikt. Tak jak było w 2009 Lionel Brothers, jak pan zatoło pan. I w tym roku też będzie światowy kryzys finansowy. Zaczęło się od Chin, skończy się na nas. No, europejski już się spadł. No. Bye. Może być. See you. Może być. Dziękuję bardzo. Nie ma za co, nie ma za co. Widzimy się jutro. Ale jutro, wiesz co, Sebastian tak rano jest tam, na tej pochackiej. No, może. Dziewiąta, no, dziewiąta, musi wyspać człowieku. Nie, ja ósmi, ja... Ósmi ja nie mogę. Nie mogę radim, nie mogę go radim. Ja cię radim dziewięć czasem. Ja ósmi. Ósmi nie mogę. Nie mam moram, moram, a morem, z morem. Chyba i następny raz. Ja sakasz, że ty deka każem ósmi, a coś ty spim u bet i se czukam, co z moją rybownicą. No, do no. Good, for you. Thank you. No. No cześć, trzymaj się. Trzymaj się. Nie, myślę jutro u grotnikiem, na spacer. Dziękuję bardzo. Nie zobaczę. Ja nie znam jak to czystić tu. Tu jest. Teraz jest właśnie. Aha, czyść. Nie możesz czyścić. To musisz być celowo, on co może być czysty, czyli tak to jest. Nie mam pojęcia.
Google.com nie ciężko przyjrzeć. Firefox, ja. A ty możesz też się zgubić w tym momencie. Mogę? Nie możesz. Bo wszystko możesz dać swoje karty kredytu, bo jesteś na tego i co? No. Ile jest darmo, bo to nie jest. Darmowo jest? Jest darmowo też. Ale ty dasz 5 zł i tak i grasz? A, rozumiem. I grajesz w pieniądze. No czasami się udaje. Czasami się udaje. Czasami. Ja wszystko bym kupił. I że to nabi wygrało nic. Nabiło tam pieniądze. Czyli jesteś bez pieniądza, lepiej na igrach. Ty byłeś, tu jest biblioteka, tu w prawo, w tym kierunku, a potem na lewo tam, tak? To jest jeden z tych kwadrat, to jest na to. Nie mieszkałeś tam? Nie. W tym kierunku jest? Ale blisko, to blisko, na te dwa kwadry, we przystanku. Thank you.
Coś mamy, bo pamiętam. Pamiętam to, to jak je te u tej bibliotece, to co to jest tu, to jeszcze jest od tej szkole, co było angielski, gdzie się uczyło angielski. To jest, jest jeszcze te wszystkie to takie zamknięte te pokoje, tak. Yeah. All these rooms, these sealed rooms, they're still the same as they were in English school. They did not change anything. Jeszcze pamiętam to, to było w szkole angielskiej. Ty pamiętasz, jakie było, nie? No, to pamiętam tak, że ty mówię teraz. Tak i było. Amerykanie spróbowali się tam. I nie zmienili nic. Tylko dali tam. I klasna jest ta biblioteka, piękna. Ja wyszła ta wasz Firefox i ja nie znam jak to jest. Ja mam tam chaos, to wszystko tak logowano, a ja chciałbym do uczyć, to nie mam pojęcia jak to jest. Jak to zrobić? Proszę bardzo, dziękuję. Ja nie wiem, co to muszę być. Ja wszystko stworzę na wszystko najlepiej wszystkim. Dziękuję bardzo. Thank you.
To jest Filip, tak? Filip mi dobrze będzie, no. Nie pamiętam, jakie ma numer. Nie pamiętam, jak to było. Nie, okej. Następnym razem ci przyniosę, dobra? Przepraszam? Następnym razem. To będzie Tinder twój. No ja ci dam swój. To daj mi swój, to ja ten, to ja ci dam. I ty masz na imię Dominik. Bardzo dziękuję ci, Dominik. Bardzo dziękuję. Blisko nekam do Interi, a to što ti ne? Ne, to tako jo? Ale... Mam tu še baci tam na Krzyšek i ještě mám tam jedni... Na Pečkovskej povinno biti. Gdje je na Pečkovskej, ne? Abo tutaj ideš pravo i tam je Lombard kapel, že to je. A, znam, tam bilo tam, tam ne bilo nije. Pa mi drogo je. Ja chcę tylko kupić jedni taki obrączek, taki... A mogę to pokazać? To jest wygląda. To, widzisz, to kto chce by kupić. No, to nie będzie. Jak na to na imię? Co by to robiło? A, do tego, do zamka. Co mogłbym korzystać za... Ale tak, to on nie chce robić. Co chciałby kupić? To. To. Taki obrączek sobie. Co ma to? Konektor. Konektor. Aha. Konektor.
Załączę raz. A jakie to polski łańcuch? No, no łańcuch, łańcuszek. Co, co, to na szyję to łańcuszek. Łańcuszek? Co to będzie? Łańcuch, a łańcuch, no. Co by było? Jakie ceny mi dały tam za jedno zło? To jest głupost. To nie potrzebuję ja. A to nie jest. No to. No, no, no to. No. Tak, to jest obrączka. Tak. To jest obrączka. Obrączka by chciała, to by chciała. No, ale to tylko obrączka. Ale nie. Ty zobaczysz, jak chcieli. Wiedziałem. A gdzie to? No, albo bym bardziej, albo bym nie odbierał. To, wiedziesz, to. Tylko to. Aha, to. No. No to bym chciał do jubilera iść. Jubilera? Tak, jubilera. To akurat jest, widzisz? Chwas. Okay. Ale złoty, srebrny, tak? Makacie. Cóż to jest fajne. I co, skończył się internet? Chyba tak. Nie może być. To po prostu wszystkie cele się skończyły. I... No, skończył się. Nie może być. Nie może. Ty możesz taki uniwersalny kłopot. Nie, bo to tam... 007. 007. Jak się jest? 9. Internet. Wszystko było, ale z panem się pomyliłem. Jego, no bywa tak. Mieszkanie się pomyliłem. Z mieszkaniem się pomyliłem. Było, ale mieszkanie to nie, nie, nie. Pan,
Ja chciałem tylko to zrobić. Dobrze, życzę miłego dnia. Do widzenia. Ale jest też i zostało to tak? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Musiałabym spytać się koleżanki, bo ja tu w ogóle nie przychodziłam do Antiku. Ale pan? Pan chyba też nie wiem, nie kojarzy, że to jest był Antik, to wszystko było szklane wtedy i to nie zostało zmienione. To jest jak tak było u tej szkoły angielskiej, gdzie zostało tak? Szkoła, nie? Gdzie tak było, to jest. A, Ania, ja mogę tutaj, bo pan się pyta, czy te szklane tam szklini, to wszystko zostało w Antiku? Czy to było Ania? To jest w szkole angielskiej, co było. Jeszcze zostało tak, nie? Nie wiem, naprawdę. Czy te szklane drzwi tam wszędzie zostały w Antiku? Nikt nie wie, także... Także nie odpowiemy. Dziękuję bardzo. Nie, to jest. 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 Nie, to jest.